Dzień dobry, albo dobry wieczór. W sumie późno, 22:46. Tym razem witam Was razem z Pauliną. Cześć. Cześć. Dzisiaj może nie będzie o samej fotografii, ale o pewnym obiekcie do makrofotografii, czyli naszej modliszce. No, dostaliśmy właśnie dla niej nowy domek, bo przeszła już ostatnie stadio i jest imago. Pokażemy Wam, jak się to przygotowuje, a Paulina w międzyczasie może opowie coś o modliszce. Ale to za chwilę, słuchajcie. Dobra, my przygotowujemy stanowisko i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, ja w międzyczasie... Aha, jakie to jest? 15? 10 na 20, słuchajcie. Tak, 10 na 20, takie akurat zakupiliśmy. Jak one jest w hodowli? Gatunek jest bardzo łatwy w hodowli, dlatego jest bardzo popularny w Polsce. Okaż ją może tutaj. Poczekaj. Zresztą chyba już widzieliście w moich relacjach. Tak ona wygląda. Zresztą niedługo będziecie widzieli ją na zdjęciach, już parę filmów nakręciłem. Łaskocze. A czy jest agresywna? Raczej leniwa. No, my spotkaliśmy się, żeby zaatakowała albo coś takiego, także... No, łapy tej ostrości. Jaka ona duża jest? 3,5 do 4 cm, bo to jest samica. Samce do 3 cm rosną. Troszkę dalej byś. O. Samce do ilu? Do 3 cm. 3 cm. No, także widzicie, nie jest taka duża, ale to do fotografii makro, czy zbliżeniowej może dokładnie, to wystarczy w sumie. No i jest piękne, słuchajcie, szczególnie jak skrzydła jeszcze otworzy. Nie wiem, jakie ona ma. Otworzyła nam kiedyś skrzydła? Nie, no, otworzyła nie, skrzydła, jak wyszła z bylinki. Samice nie latają, także... W tym jest problem. Samice nie potrzebują latać. No tak, bo to samce przylatują do nich na ostatnią posługę. Żebym tak powiedział. Dobra. Słuchajcie, troszkę ziemi na dole mamy. Jaką wilgotność one potrzebują? 60-70% to wieczorem. Troszkę mniejszą wilgotność w ciągu dnia. A, i są łatwe w hodowli, nie? Tak, nie trzeba ich dodatkowo dogrzewać żadnymi matami, bo one mają tam potrzebę 23-25 stopni. Chciałam powiedzieć centymetrów. Czyli tak jak u nas w domach. Tylko wilgotność trzeba zadbać, nie? A, czym karmimy, jak jest ten młode? Muszkami, owocówkami. Od L1 do imago karmiliśmy ją w zasadzie, nie? Tylną nogę sobie właśnie. No. Nie? Tak, muszki, owocówki, nielotki. A później już normalne muchy. No, zobaczcie, no ja mam ziemię. I teraz kładę korę zwykłą z tyłu, żeby to ładnie wyglądało. Dostaliśmy razem z tym parę liści sztucznych, które zaraz właśnie włożę, żeby miała pięknie sobie. Aha, jak są duże, to potrzebują mniej więcej takiej wielkości właśnie pojemnie, czy ten terrarium, z tego względu, że potrzebują miejsca, żeby... Tam do tyłu miałeś, musiałeś dać. Dobrze, tak wystarczy. Potrzebują miejsca, żeby się ruszać. One w sumie na ziemi nie potrzeba nic ciekawego, z tego względu, że one i tak w większości wiszą z głową z górę. Ona jest w dorosłym stadium, więc nie potrzebuje już takiego większego miejsca, żeby tą wylinkę przejść. Tak, bo jak ma wylinkę, słuchajcie, no to musi mieć trzy razy tyle miejsca, ile ona sama mierzy, żeby mogła zwisać od góry i przejść poprawnie tą wylinkę. A jak nie, no to może nam się gdzieś zaczepić, wylinka nie przejdzie do, konkretnie tak, jak miała przejść. No niestety stracimy ją. Mi się wydaje, że będzie dobrze. Lepiej jej nie tracić, jeszcze 6 miesięcy życia przed nią. Jeszcze 6 miesięcy życia przed nią. Zobaczcie, tutaj bliżej Wam pokażę. Światło mam z drugiej strony niestety. Nie wyciągnąłem blendy. Ale zresztą zaraz zobaczycie z bliska, jak sobie tam wyląduje. W sumie gotowy, nie?
Do środka. No właśnie, słuchajcie, ona musi mieć wilgotność, szczególnie na wieczór. Znaczy wiadomo, żeby nie przesadzić tam. A może tego w drugą stronę posadzimy? Nie, no dobrze było. Nie, dobrze było, tak będzie jej łatwiej wchodzić. Przytrzymuje to liść. No dobrze, jak widzicie, wami też kobiety rządzą w domu? Przyznać się, bez bólu. Żaden się nie przyzna. Żaden się nie przyzna. W zasadzie skraplamy dół ziemię, bo ona musi mieć wilgotność. Jak ona będzie chciała się napić, no to się napije z liści albo... Dobra, wystarczy. Dobrze. Dobra. Jak na moje jest ok. Dobra, chodźmy. Dobra, idzie młoda do swojego nowego domu. Idzie albo nie idzie. No widzicie, jak ona jest leniwa? Nie chce w ogóle przejść. Za chwilę ją nakarmimy. Puść mnie. No nie chcę. O, proszę. Jest. To jest twój nowy dom. Dobra. Za chwilę może pokażemy ją z bliska. Może jak je. Albo jak je sobie. No piękna jest. Piękna jest, słuchajcie. O, zobaczcie. Właśnie tutaj nam się schowała. Powędrowała już ku górze. Jak mówię, ona przeważnie u góry będzie sobie siedzieć i czekać na swoje ofiary. A ogólnie domek jej wygląda tak, zobaczcie. No przepięknie ma, przepięknie ma. A następnym razem, jak już się spotkamy, to pokażę wam. Zresztą, parę zdjęć pokażę wam na końcu tego filmika, a później pokażę, jak robię te zdjęcia, bo zupełnie inaczej przygotowywuję ją. A tymczasem będzie to krótki, słuchajcie, vlog, bo po co tutaj długo mówić. Są piękne i tyle. Następnym razem spotkamy się przy zdjęciach. Dobra, jak coś się będzie działo, to was poinformuję. Trzymajcie się i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć! Cześć!